Cześć, witajcie. Sławek przed chwilą aktu dokonał bohaterstwa. Wskoczył prawie do bagna za gołąbkiem. Całe buty przemoczone, skarpetki, nówki, sztuki nie noszone prawie. Dopiero jakieś 3 lata. No pokaż go tu, a nie uciekasz. I co? I topił się w bagnie. Chciał chyba się napić i wiecie, nie miał gdzie wylądować. I a to co tam robiłeś w ogóle? Nie mieliście nic pod siatkę do szkoły, nie? Które mają ten, nie? Aha, posiadkę na ten kasiorek, jo? Czy co tam? Ja chciała. Bo jutro mają w szkole dzień bez plecaka i mają książki przynosić w czym tam chcą. Sobie Justyna wymyśliła, że w podbieraku dla ryb zaniesie książki. No i Sławek wtedy szedł jej po tą siatkę i zobaczył, że się topi gołąbek, uratował go. Jest cały mokry teraz, ale no w sumie nie wiem. Pewnie jak wyschnie, to poleci chyba, nie? Tutaj nikogo nie ma, nie? Chodź, Krecik. Chodź, Krecik. Wychodź. O, już prawie. Nie wiem, wyschnie to poleci, nic mu nie będzie. Ale on ogólnie tutaj jest często, nie? U nas. Znaczy nie wiem, czy ten sam, ale... Myślę, że poleci, nic mu chyba nie będzie. Wyschnie. Cały mokry. No, cały mokry po prostu i tyle. Tak skakał. By, ciekawe, by się nie wygrzebał pewnie stamtąd. Siatka tak wysoko, nie? Wątpię, żeby się wygrzebał. Jakby niska, albo bez siatki, to tam może jakoś do brzegu by doszedł, a tak to... No. Do siatki co wtedy? Gdzie on jest? To zobaczymy. O, będzie próbował znowu? Jaką szyję ma długą. Obrączki nie miał. Jeja, ty mój bohaterze. A może to jest pana naszego sąsiada, bo on ma gołębie? Może i tak, nie wiem. Dzisiaj Sławek wozi piasek pod kostkę. Znaczy właściwie już nawoził. To wam pokażę. Jutro jedzie poza gęszczarkę. Będzie ubijał. Trochę kostki sobie powoził jeszcze przy okazji. O. Już połowę kostki powoził, ale no na razie wiadomo. Tylko tak sobie bliżej, żeby później było lepiej do kładzenia. No. I zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Bo to będzie Sławka debiut, jeśli chodzi o kostkę. Całkowity debiut. Nigdy nie kładł. Także jak zagęści, jak ten się ubije, to się dopiero okaże, nie? Czy więcej piachu, czy mniej piachu. Także jutro się okaże. Co? No, piach blisko go, żeby już musiał wynosić. Ale to wszystko się okaże. Myślę, że dobrze ci wyjdzie. To jak nawet wyjdzie coś nie tak, to tylko dla nas. A nie na pokazy. Także teraz Sławek idzie tam jeszcze tym robić, kaczuszką. W końcu je jakoś tutaj wypuścić. A to wam, o już trochę zrobił. To wam pokażę, jak zrobi, jak już kaczuszki będą chodzić. Zobaczymy, czy się pogodzą, czy nie. A tu wyżej będzie, czy nie? Siatka. No właśnie, bo kaczur by wskoczył, nie? Na pewno. Gołąbek jeszcze nie odleciał. A Krecik, którędy ty wszedłeś? A dookoła. Chodź, dostał jedzenia. Trochę się wzmocni, pewnie poleci. Gdzie ma jedzenie? Tata mu posypał tam jedzenia. Gołowiliśmy na siatkę. No ja wiem, tylko że wiesz, on mokre pióra miał. Ja nie wiem, czy to tak dlatego nie może polecieć, czy coś innego. A może coś mu się stało i wpadł na bagno. Ale nie, no pewnie na pewno chciał się napić i dlatego tak. Dobra, pokażę wam trochę zmian. Tak jak było w planach. Kurde, jak tu czarno jest od tej... Idź. Tutaj dzieciaki już są w dwóch klatkach. Weź się ucisz, co? Krecik, ty tu jesteś. Sio, dziecko. O, mają przejście na drugą stronę, sobie przechodzą, a samiczka nie przejdzie. Jeszcze nie dostały lekarstwa, Sławek musi jechać kupić, ale dostaną. Wtedy będzie wiedział, że na pewno one wypiły. Coś tu dziura jakaś dziwna, jest jakiś sęk. Ale to chyba nic się nie stanie. Nie wiem, czy to widział. Chyba nie było tego.
Teraz to nic, ale jak malutkie. Dobra, mniejsza z tym na razie. O, i teraz sobie przechodzą, jak chcą. Trochę tu sobie siedzi, trochę tam sobie siedzi. A to nie jest ładne. Wszystkie są ładne. Tamten paczek się. A już nie. Dobra, zamykamy. To tutaj pierwsze zmiany, drugie zmiany. Co ten? Kulał się w piachu, bo świeży piasek dzisiaj przywieziony, bo zabrakłoby pod kostkę. Sławek musiał dokupić, to tutaj taka mała kubka tylko. Tam taka większa kubka, a reszta cała w sumie na tym, na tarasie już. Operator taczki operuje taczką. O, jeszcze świnki. Dobra, i teraz wam pokażę dalej, bo... Nie mieliśmy czasu, Justyna. Oj, uważaj, uważaj, żeby cię nie udrapała, nie? Oj, oj, oj. Czemu się tak rozkładasz? Jakie tłuściutkie, nie? Jakie brzuszki. To jest ma... Niektóre to. Ma... Dobra, ja idę dalej pokazać. Wczoraj mówiłam, jakoś chyba wczoraj, no, że kurczaczki już trzeba przenieść, bo mają za ciasno. Bo jest ich trochę więcej niż było ostatnio. O, w sumie kupiliśmy 10 sztuk więcej i 3 padły, bo jeszcze jeden, nie 2, a 3, więc tu już kurczaczków nie ma. O, pusto. Tutaj też ich nie ma. Miały być tutaj tak jak zawsze, tu. No ale kotki teraz miejsce zajęły i tak trochę w sumie problem, gdzie te kotki byśmy mieli podziać na ten czas. A jak się tutaj przyzwyczaiły już od urodzenia, no to już niech sobie siedzą. I Sławek zrobił im tutaj. I tak, wiecie, chwilę, z 2 tygodnie i one pójdą tam do szopy, do kur, tak jak ostatnio było. No ale tutaj już mają drugie tyle miejsca, co tam miały, nie? Także tutaj myślę, że z 2 tygodnie posiedzą, nie dłużej. Tutaj był ten podest do dojenia kóz, no teraz kóz nie ma. Więc podest też nie jest potrzebny. Justyna ze Sławkiem przed chwilą wynieśli tam do dużego zagrodzenia, tam gdzie kury siedzą. Tam gdzie te pustaki, tam te śmieciory i tak dalej. Także tam wynieśli, jak podrosną te małe kózki, Henia i Zuzia. To dopiero wróci do dojenia. No, także takie zmiany tu. I coś jeszcze? Tak, coś jeszcze, ale jeszcze tutaj zajrzę. Najpierw. Same przeprowadzki dzisiaj. Wszyscy stali i zdrowi wrócili z trawki, tak? Nic się nie dzieje? Przepraszam. O, dziewczyny śpią na siedząco. Jeja. Henia. Zuzia. Nawet mnie nie słyszą. Mleczko wypite prawie. O, mucha wpadła. Prawie wypite mleczko, także co? Teraz siesta, nie? Najedzone. O, jak aniołeczki małe. Stasiulka wydojona. Wszystko porobione. Ja dzisiaj tak trochę opóźniona. Dzisiaj, mimo że jest poniedziałek, to ja w ciastach. No ale taki, wiedziałam, że tak będzie, taki ten tydzień się zapowiada, znowu pokręcony. Mniej pracy, ale bardziej rozłożona na więcej dni, co też nie jest takie wcale fajne, bo trzeba ciągle od nowa zaczynać. No ale dobra, jest to jest. Także część zrobiona już. I co dalej? Kaczuszki. Także tak jak plany były, tak są. Zrobione, zrealizowane. Także kaczuszki dostały ogrodzenie. I widzę, że chyba wszystkie z jedną chodzą. Się nie mylę. Czekajcie, bo znowu nie mogę zamknąć. Dosyć wysoko siatkę zrobił, żeby ten diabeł nie przefrógł. Bo wczoraj jak nam uciekła, to już wiecie, już od razu ją dorwał. Kaczuszki siedzą tam w środku. Tutaj nie wyjdą nigdzie, mają deskami zagrodzone. Tak wysoko też nie przefrugną, żeby przez siatkę. Także tutaj nic im nie grozi. Bezpieczne. No, ale tak widzę właśnie, że ta jedna tylko ma. Wszystkie teraz.
Nie wiem czemu. Czy ta ich nie chce, czy po prostu tak sobie wyszła, czy o co chodzi, czy się nie mogą zgodzić? Nie było widać, żeby się tam dziobały, czy coś. No nie wiem, zobaczymy. Chwilę czasu może potrzebuję, jak tam sobie drepta taki czarnuszek mały. Bym weszła, ale one strasznie dziobią. Rzucają się. Więc nie wchodzę w ogóle. Zresztą nawet nie wiem, jak tutaj wejść. Jakieś tu labirynty porobił. Jak to się otwiera? Nie wiem, nawet nie będę próbować, bo mu zepsuję zaraz. Ale tam gromadka fajna tych kaczuszek. O, ta ją chyba będzie odganiać, mi się wydaje, ta biała. O, tak jak blisko, to jest niewyraźnie. Musi być normalnie jednak. Może tak. Nie wiem, muszę się spytać Sławka, czy coś tam obserwował, czy nie. Wydaje mi się, że ta biała chce ją odganiać od kaczuszek. Zobaczymy. Wszystkie się zmieszały, teraz nie wiadomo, które czyje są. Już wczoraj się w sumie trochę pomieszały, gdzieś tam sobie dziurkę znalazły i poprzechodziły. No ale teraz są wszystkie całkowicie pomieszane. Wszystkie w jednej gromadzie. Także nie wiem, które są kogo. A tu co taki popłoch? Ile jajek znieśliście dzisiaj? Ile jajców? Słońce ładnie oświetla. Już będzie zachodzić niedługo. Nisko się robi. I tak zeszło znowu. Wszystko w porządku? Chyba w porządku. Opowiadają coś sobie jak zwykle. Już mówią, że trzeba się na mnie w końcu zebrać i mnie podziobać. Za to, że jajka ciągle kradnę. O, jeszcze jedno przecież. Wczoraj Sławek odkażał klatki. No i tutaj uszatka przyszła pomieszkać chwilę. Później, tak jak mówiłam, idzie do nowego domku. Także życie ma uratowane. To jest naprawdę ładna, duża. Co one tam broją? Miski powysypywały. Jest troszkę, co prawda, taka, no, jak to powiedzieć, może nie, że agresywna, ale mało przyjacielska, o może w ten sposób. Ale przypuszczam, że to się da ogarnąć. Nie? O, dobra. Idę te jajka zobaczyć, ile jest. Czy zielone znów jest, czy nie jest. Co wy tu broicie? A co to za świnka Halinka tu leży do góry nosem? Wszystko poznoszą. Tam jakieś szmatki, jakaś szczotka, budzie piłka na pół przedarta. Krecik całe swoje życie ją miał, a wy tylko się dorwaliście i już. Chcieli zobaczyć, co w środku w piłce jest chyba. Jajek tyle. Zielone. Są dwa, o. A jakie maluśkie te jajeczka, patrzcie. No, to te młode kurki tak robią. Dobra, dwa jajka zielone są, to najważniejsze. Teraz kury za mną przyszły tu. Także znowu nie policzymy razem. Wczoraj liczyliśmy razem, dzisiaj nie policzymy, bo jest za dużo we wiaderku. Sławek wybierał, ja tu dzisiaj nawet nie byłam. Bo jak poszłam w ciasta, tak już tam zostałam. Tylko na chwilę wyszłam, żeby obiad zrobić jakiś na szybko. No. Ale jutro będzie lżej. Muszę się wybrać na jakieś zakupy. Także może jutro, nie wiem, zobaczę. Co dzień przyniesie. Dobra. Kto mnie tu chlapie? Ładnie pijcie, a nie na boki plujesz. Oj, kura. Będziesz dziobać, nie? Ja wiem. Dobra, raz, dwa, trzy. Oj, nie trafiła. Ojny. A dobra, masz dziob sobie. Masz dziob, ile chcesz. Tak mam całe ręce, kurczę, jakby mnie ktoś bił normalnie. Albo jakbym wpadła w jakieś pokrzywy, czy jeszcze co innego. Całe pokute, poparzone od piekarnika.
Co tu tak pogrzebane? Jeszcze powiedz, że jajko tu jest. Jest? Nie, nie ma. Dobra, wszystko. Idę policzyć. Ile tam dzisiaj się nazbierało jajeczków. Haha! Mamy dziś rekord wreszcie. Fakt, że o jedno jajko tylko, bo 64, ale rekord. Chociaż te malutkie to ja nie wiem, czy nie powinnam za pół liczyć, ale jest jako sztuka. Będzie żółtko, będzie białko, to jest sztuka. Także w końcu moją kredę muszę wypróbować, już cała zakurzona, co mi Justyna kupiła. Tyle czasu leżała i czekała. O, nie wiem, czy ja teraz otworzę jedną ręką. Otworzę. Dzieciak mi kupił do zapisywania rekordów, a ja rekordów nie mam jak zapisywać. Nie ma rekordów, jeszcze się połamała. Dobra, to jedziemy z koksem wreszcie. 64, nowy rekord. Tak jest. To mnie cieszy. Muszę Sławkowi powiedzieć. A Sławulki! Rekord! Jo? Jo! O, może coś się poprawię. Jo. No nie wiem, tak w sumie teraz było 55, 58. Jo, jakoś tak nie pamiętam. Nie wiem w sumie. Przedtem było 63, to tak na granicy. No dzisiaj o jedno i jeszcze takie malutne, takie było jedno, ciut. 63,5 pisałem. No tak myślałam, że może właśnie jako pół, ale mówię, żółtko będzie, białko będzie, to jest sztuka, a nie połówka. A one karę mają, czy co? Karę mają? To czemu są? A, bo tam wynosili te... no, sio. Wynosili ten, to do dojenia, do kus. Z Justyną, a tam ten gołąbek siedzi, dlatego tam, wiecie, by zaraz wskoczyły, może coś tam mu robiły, bo to są takie dzikusy, diabły jedne. O. No tak to w sumie cały dzień się na podwórku wygrzewały, co? No już ile luzu więcej, nie? I tak nie tyle, co to, chociaż w sumie. Prawie tyle, co tam w kotłowni, co? Miejsca. Trochę dłuższe, węższe, nie? Ale to kurzu. I co, z 2 tygodnie więcej pewnie nie posiedzą, nie? Będziemy obserwować. No tutaj jest chłodno, no bo w kotłowni to aż za ciepło. Znaczy, brojer lubi ciepło, ale no teraz to aż za ciepło, nie? Bo to wiecie, nie dość, że temperatura na dworzu jest wysoka, bo znowu dzisiaj było naprawdę bardzo ciepło, to jeszcze na dodatek od pieca. Także no, tutaj w sumie miały kotki iść, ale to tak, tutaj to wiecie, kurzu więcej, bo to paszy i tak dalej. Tam Sławek śrutuje, więc kociunki, ale się wciągły, więc kociunki zostały tutaj. Sobie wcześniej w karmie siedział jeden. Ale się przeciągam, ojejka. Jak się przeciągam. Malutkie. Di. Łapeczki. Jakie piękne jesteście, no. Dzidzie małe. Dzidziulki. Jakie spojrzenia. A co kotka kitka chciałaś? Co? Ojej. Mama myje. Dobra, a ten co? Ty żyjesz? Wy to macie życie, co? Tylko jeść, spać i się wyciągać, przeciągać. Wczoraj byłam na pietruszce, nic tam się nie dzieje jeszcze. Będzie trzeba podlać dzisiaj, nie? Pietruszkę. Wychodzi, tak? Marchew chyba. Marchew? O, to muszę się jednak przejść. Dobra, to jednak idę. Wczoraj byłam wieczorem. To nie było widać. Dzisiaj jeszcze nie byłam, bo nie miałam nawet kiedy. Byłam tylko na warzywniku po warzywa do zupy. Wy nie idziecie ze mną, nie. Spadaj. Nie. No i co? I poszłam po warzywa
do zupy i zauważyłam, że jakiś zły krasnal był w nocy i nam wysiał zielsko na warzywniku. Normalnie jakby ktoś rzucił i wysiał takiego drobniutkiego pełno teraz po deszczu. Także nie wiem, gdybym miała chwilę, nie wiem kiedy, jutro taki spokojniejszy trochę dzień się zapowiada, no to może jutro. Chociaż w sumie dzisiaj znowu jakieś tam burze, chociaż u nas tam może sięgnie, może nie sięgnie. Więc liczę, że w sumie już na razie nie sięgnie, bo my z tego zielska to nie wyjdziemy. A podlał Sławek już, dobra. Mówi, że chyba marchewka wychodzi. Ja tam nie widzę, żeby wychodziło, chyba że tak gdzieś pod koniec, bo tam chyba było trochę gęściej siana, wydaje mi się. O, tu coś jakby było. No tak, to jest marchewka. To wychodzi jednak. Mało, bo mało, ale gdzieś tam się pojawia, to fajnie. No, wychodzi marchewka. No to super. Teraz pietruszka jeszcze czekamy. Dobra, już nie idę do końca. Pietruszka była jakoś gdzieś tak dotąd, do połowy rządka. Tego rządka w tamtą stronę. Coś tam też jakby wychodziło, ale no, coś tu jest. Nie wiem, czy to tak jakby, czy marchewka to jest, czy już pietruszka. Widać, coś tam wychodzi. No, bo za pierwszym razem, jak pamiętacie, nie wyszło nic. Tak, pietruszka. Tu jest pietruszka, na pewno. No to fajnie. Tylko, że teraz jak posialiśmy, to w sumie jest minęło tydzień w niedzielę. Wczoraj. Dzisiaj jest poniedziałek. Wczoraj minęło tydzień, ale codziennie podlewane już, nawet przed sianiem Sławek tutaj tak porządnie podlał. A później deszcz podlewał, a jak deszczu nie było, to my podlewaliśmy. Także jednak pomogło, bo wydaje mi się, że wcześniej po prostu było za sucho. I ona dlatego nie wyszła. Chociaż tam jakieś, nie, to zielsko chyba. Myślałam, że spłukana, tak. No, tu też pietruszka. Zobaczymy. Także zapowiada się, że chyba wzejdzie tym razem. No, a jak taka skorupa się zrobiła, sucho było, zaczęliśmy podlewać, ale to już po prostu było za późno chyba na podlewanie. Gdybyśmy od początku zaczęli poddawać, to może tak, ale tak to, wiecie, to wszystko za późno było. No ale dobra. Na warzywniku ładnie wyzeszła. Muszę ją przerwać już niedługo. Więc, więc wiecie, no ta się nie spieszy, bo ta jest dopiero na zimę. A na warzywniku będę miała wcześniej, nie? Także tutaj kiedy sobie urośnie, to sobie urośnie i tyle. Truskawki się czerwienią, muszę jutro pozrywać też. Tak widzę już z daleka. Chociaż cały w piachu, w błocie od tych ulew. Bo tak było, nie było deszczyku normalnego, tylko albo pompa, albo nic. Widzę, że wszystko w piachu. O, pozasypywane truskaweczki. Całutka w piachu. Jutro pozrywam. Bo i tutaj na tych truskawkach już widzę dużo. We folii muszę je poobcinać już te liście, bo tam już nie ma owoców. Jest tam pojedyncze resztki. No ale tutaj się tak sporo czerwieni już widzę. No, a tutaj ta pietruszka, co ją drugi raz siałam. Gęstwina, jedna wielka. No, ale to ja tak specjalnie siałam, żeby było, wiecie, jakby słabo powschodziła, to zawsze można wyrwać. Nie, jakby słabo powschodziła, to by starczyło, a jak dobrze powschodziła, to można wyrwać. O, w ten sposób. Ta się jeszcze leży. Ta, co ją dosadzałam, ale na niej mi nie zależy w ogóle, więc będzie to będzie, nie będzie to nie będzie. No, pełnozielska znowu. No cóż, trzeba znowu wchodzić i robić. Dzisiaj nawet na tarasie nie usiądziemy sobie, bo nie ma jak. Piaskownica albo plaża się zrobiła. Wczoraj przynieśliśmy krzesełka. Tak na próbę, czy w ogóle wygodnie się siedzi i dosyć wygodnie. O, i tutaj rozkwit taki ładny. Ten już przekwit. Biały. A tutaj dopiero rozkwita. Jeden dopiero. Ten mi się podoba, biały to tak niekoniecznie, no ale dobra.
Sorry, Kuś, gdzie zgubiłeś resztę ekipy? Szukasz ich? Gdzie oni są? Bez ciebie poszli się kąpać? Chyba tak. O, jest drugi. O, jajo go chyba trochę zrobili. I Perła nawet. Wszyscy są, Rikuś. To ty panikasz taki. Kreci z bagna. Co to było? Jaki rozpęd. Szef. Wszyscy go słuchają. Teraz macie tutaj trochę piachu, tam trochę piachu. O, zazdrosny. Krecik, dopiero wagnie... No jo. Ty znowu byłeś kąpany. Ty do domu to mi nawet nie przychodź taki. No tak. Co to ma być? Chodź. O, już się wyspały. Przed chwilą byłam, to na siedząco sobie spały. Po jedzonku trzeba drzemkę uciąć. Tylko ogonek chodzi. Tylko zabija dubskiem. Ojeja. O. Nie chcę głaskać. Zuzia chodzi. Zuzia. To będzie taki pieszczoch jak Heniutek, nie? Już jest w sumie. Ciekawe, co tam u Ziutka, nie? Jak tam daje popalić. W sumie zawsze jak jechaliśmy, to albo deszcz padał, nie? Ja o deszcz zazwyczaj padał. Tamtą stronę jak jechaliśmy, nie widzieliśmy go jeszcze od tej pory. Ale się przytulał, ojeja. A jeszcze troszkę mleczka, jeszcze trzeba dopić. Już się śmietanka wam zrobiła na wierzchu. No jo, na kolanka. Łobuziaki. Dobra, idziemy na jakąś kolację, co? Bo mi się ten brzuszek taki mięciutki mi się zrobił z głodności. No. Wszyscy się najedli, to pora na nas. A Haniutek jeszcze dopycha, jeszcze mało. Też przed chwilą leżałeś sobie już po jedzonku, a teraz co? Się delektujesz? No pięknie jesz, pięknie. Jakie pozycje. Bo ogon sterczy. Dobra, ja idę. Idziesz do domu? Ja idę. Idziemy, pora iść do domu. Chyba, że z kozami dzisiaj śpisz. Ojej, takie przytulasy. Jo. Zaraz cię w nos tu gryzie, ona tam nie patrzy. Mnie po uszach też gryzły. Nieważne co. Co wystaje, to gryzą. Już uważaj tam lepiej. Dobra, idziemy. Idziemy. Bo tak to można siedzieć bez końca. Idziemy na jakąś kolację, trochę odpocząć, bo jutro nowy dzień. Więc wam życzymy też odpoczynku. Wszystkiego, co najlepsze. Zdrówka przede wszystkim. Jak będzie zdrówko, to będzie wszystko. Doceńmy to, że to, co mamy, że mamy siebie, mamy zdrówko. Także kochani, na dzisiaj to tyle. I do następnego. Cześć!